23 września druga katedra chorób wewnętrznych Collegium Medicum UJ przy ulicy Skawińskiej 8 otrzymała imię profesora Andrzeja Szczeklika, zmarłego w ubiegłym roku, jej twórcy i kierownika. Miejsce zwane dotąd potocznie kliniką Szczeklika będzie mogło posługiwać się tym tytułem oficjalnie. Po uroczystym odsłonięciu nowego napisu nad wejściem do budynku odsłonięto wewnątrz pamiątkową tablicę autorstwa Jerzego Nowakowskiego. Zacytowano na niej słowa Jana Pawła II. Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia. Człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki. Racz pobłogosławić tę tablicę, znak naszej wdzięczności wobec Ciebie i profesora Andrzeja. To ważny moment w historii Uniwersytetu. To jedna z nielicznych katedr, która będzie miała patrona. Patrona spośród profesorów, którzy jeszcze 2 lata temu tu działali. Byli z nami, ale to jest moment szczególny, bo ten moment pokazuje ogrom pracy wykonanej przez profesora Andrzeja Szczeklika i to pracy wielokierunkowej. To jest cały zbiór niesamowitych talentów i był, w skrócie mówiąc, człowiekiem nadzwyczajnym, ale co jest najważniejsze, był człowiekiem nadzwyczajnym w bardzo zwyczajny sposób. Na początku części artystycznej do zgromadzonych na sali wykładowej przemówił z ekranu sam profesor Szczeklik. Na uroczystości wielokrotnie podkreślano, że oprócz ciała profesor Szczeklik leczył jednocześnie duszę. Organizował on dla pacjentów koncerty. Zakupił dla kliniki fortepian, do którego zasiadał też osobiście. Biały fortepian zabrzmiał też podczas uroczystości. Część artystyczną, którą poprowadził Bronisław Maj, uświetnili między innymi Kinga Rataj, Anna Szałapak, Zbigniew Preisner, Jacek Wójcicki i Andrzej Sikorowski. Jej nazwa bierze początek od łacińskiego słowa. Fragmenty książek profesora Szczeklika przeczytał Jerzy Trela. Intuicyjny błysk podświadomości. Po drugiej stronie cienia.